Adam, co tu się wydarzyło na parkiecie? Polska w ósemce świata. To niesamowite rzeczy. Szczerze mówiąc, sam nie wiem, jak tu zareagować na to, czy uronić łezkę, czy po prostu zostać skupionym. To jest chyba czas na to. Twardym, to jest to czas na to. Twardym człowiekiem, który ma jeszcze coś tam do udowodnienia. My jako drużyna jesteśmy w komfortowej sytuacji, mamy jeszcze mecze do zagrania i jeszcze ta przygoda się dla nas nie kończy. Także faktycznie jest duże wzruszenie, duże poruszenie. Cieszymy się, bo dzisiaj ten mecz był niesamowicie. Pokazał po prostu, jaką drużyną my jesteśmy, z jakich opresji potrafimy wychodzić i co może tworzyć ten kolektyw tych 12 chłopaków plus trener Mike i cały sztab, co tu się może wydarzyć. I w drugiej połowie właśnie moim zdaniem to wszystko eksplodowało i nasza moc jeszcze, gdzieś tam te siły, resztki sił, które położyliśmy na parkiecie, resztę wiedzy trenerów, którzy nam przekazywali wszystko i to wszystko połączyło się w niewiarygodny powrót, w niewiarygodną wiarę w to, że możemy to zwyciężyć, no i de facto na koniec zwycięstwo. Także cieszymy się bardzo, jesteśmy dumni. Szczególnie z tej grupy tutaj, włącznie z tobą, która tutaj z nami jest, bo wiemy, przez to przechodziliśmy, a dzisiaj stoimy w tym miejscu, gdzie stoimy, ale jeszcze wiele fajnych rzeczy, mam nadzieję, przed nami. Jeszcze raz, najlepsza ósemka świata. Niesamowite, yeah!